Chciałbym powiedzieć, że w dniu wczorajszym sytuacja była bardzo dynamiczna w całym powiecie. Stale współpracowałem ze wszystkimi wójtami, burmistrzami oraz ze służbami mundurowymi. Organizowaliśmy pomoc i dzięki temu nie doszło do żadnych tragicznych wydarzeń, o których mógłbym Państwa dzisiaj powiadomić. W dniu dzisiejszym woda trochę opadła, drogi stają się przejezdne. Wójtowie, burmistrzowie sprawdzają i zdają nam relacje, jak wygląda przejazd przez nasz powiat wałbrzyski. Uruchomiłem również w dniu dzisiejszym nadzór budowlany celem sprawdzenia stanu mostów, stanu dróg. Służby jeżdżą i sprawdzają w tej chwili, także może do jutrzejszego dnia będziemy wiedzieć, co i jakie straty mamy. W momencie, gdy jeszcze drogi będą zalane, no to niestety tego nie możemy sprawdzić dopiero po zejściu wody. Natomiast spokojnie woda wraca do swoich koryt, oczywiście są jeszcze zalane tereny i niektóre domostwa. Ale cały czas pracujemy, mamy z nimi kontakt. Część osób została też ewakuowana, są zaopiekowani i wszystko jest pod kontrolą na razie. Z takich najpotrzebniejszych rzeczy, które zgłaszają nam wójtowie i burmistrzowie, które są potrzebne, to musimy im zorganizować pompy, musimy zorganizować agregaty prądotwórcze oraz różnego rodzaju wodery i odzież taką wodoochronną, żeby mogli poruszać się po tym terenie zalanym. Oczywiście sygnalizują nam też o tym, że trzeba umacniać już nasze koryta rzeczne, więc zamawiamy kamień, zamawiamy kruszywo po to, żeby wzmocnić brzegi i drogi, żeby one dalej się nie osuwały. W momencie, gdy był kataklizm, niestety nie byliśmy w stanie tego zrobić. Nasz sprzęt ciężki z bazy materiałowo-sprzętowej z Walimia pracował w zasadzie przez cały okres, czyli 48 godzin ostatnie. Cały czas byli w akcji, przejeżdżali z jednego miejsca na drugi, próbowali dostać się do gmin. Nie zawsze to było możliwe, więc różnymi drogami dowozili worki, materiał, piasek. Dziękuję im za to, że byli pomocni w tym czasie. Myślę, że jeszcze pan Roman Głódz z Głuszycy zwrócił mi uwagę na to, że potrzebuje bardzo pilnie wodę mineralną i bardzo dziękuję firmie Toyota, że zareagowała na mój apel i organizuje dowóz wody butelkowanej. Jeżeli chodzi o wodę i dostęp do wody na terenie powiatu wałbrzyskiego, został wydany komunikat przez stację sanepidu w Wałbrzychu, w której jest wskazane, że we wszystkich gminach oprócz Mieroszowa woda jest zdatna do picia z kranu, więc można spokojnie z niej korzystać. Natomiast w gminie Mieroszów woda może być spożywana z kranu, ale tylko po przegotowaniu, więc najpierw trzeba ją przegotować. Wszystkie ujęcia, jeżeli ktoś ma jakieś studnie lub swoje własne ujęcia, jeżeli został ten teren zalany, woda może być niezdatna do picia oraz do higieny osobistej, więc może być skażona biologicznie, trzeba z nią uważać. Na pewno w gminie Walim, w gminie Mieroszów oraz w gminie Czarny Bór są to miejsca, które były najbardziej zalane. Tam trwała akcja w zasadzie przez cały czas. Wspieraliśmy się razem, więc na każdy apel burmistrzów, wójtów organizowaliśmy im pomoc i staraliśmy im się dowieść materiał, który potrzebują i załatwić. Przez okres całej akcji wczorajszej w zasadzie rozdaliśmy 45 tysięcy worków. Zabrakło nam w pewnym momencie, ale szybko złożyliśmy zamówienie. Pojechały nasze służby do wojewody odebrać kolejne 20 tysięcy i jeszcze wieczorem wszystkie gminy otrzymały 12 tysięcy worków. 8 mamy jeszcze w zapasie, także wszystkie gminy zostały zaopatrzone i mają po prostu materiał, żeby reagować. Jeżeli by się cokolwiek działo, na szczęście w nocy nic się nie wydarzyło i czekamy, woda opada i wracamy. Jeżeli jeszcze mógłbym dodać, to również dary zbieramy, ogłosiliśmy akcję. We wszystkich naszych placówkach oświatowych można przynosić dary i składać dla powodzian. Uruchomiliśmy też specjalny numer konta, w tej chwili on jest załatwiany, do godziny 12 będzie on znany. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby wpłacić jakieś pieniądze dla powodzian, będzie ten numer konta udostępniony w social mediach oraz na naszej stronie internetowej. Część mieszkańców z gminy Czarny Bór, tam chodziło o Jaczków i Witków oraz w Walimie musieliśmy ewakuować naszych uczniów ze szkoły socjoterapii w Walimiu. Znaleźliśmy
znaleźli oni miejsce, tu nam wsparł wójt Hausman i załatwił autokar, którym przewiózł do swojej szkoły i oni tam spędzili noc. Chodziło o to, że została zalana została kotłownia, nie mieli ogrzewania, nie mieli ciepłej wody, w związku z czym zostali przewiezieni i zaopiekowani. W Głuszycy również musieliśmy ewakuować, tam burmistrz ogłosił samą ewakuację, niestety mieszkańcy nie chcieli z tego skorzystać, natomiast w dniu następnym już chcieli z tego skorzystać, pojechali i są zaopiekowani. W tej chwili ona jest zamknięta, pracujemy nad tym, żeby wrócić do stanu pierwotnego, natomiast sytuacja była tak dynamiczna, że niestety całe zabezpieczenie wykonane przez Wody Polskie popłynęło z nurtem i w tej chwili musimy znowu to wszystko odbudowywać, ale niebawem mamy spotkanie umówione z wiceministrem infrastruktury oraz z prezesem Wód Polskich u nas w starostwie. Odwiedzą nas i pewnie będziemy dalej kontynuować te prace, natomiast w tej chwili większość rejonu, może nie naszego powiatu wałbrzyskiego i Wałbrzycha, cierpi, więc pewnie główne siły są skierowane na to, żeby ratować tych ludzi, którzy stracili w zasadzie w tej powodzi wszystko. Podroga pozostanie w tej chwili zamknięta. Tak, musimy to zdiagnozować, nie ma zabezpieczenia, więc zagraża to, że w każdym momencie droga może się osunąć, tym bardziej, że grunt został też namoczony. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w Starostwie Powiatowym uruchomiliśmy numer telefonu 518-787-916 w naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli ktokolwiek z powiatu wałbrzyskiego czy z Wałbrzycha potrzebuje jakiejkolwiek pomocy psychologicznej w związku z wydarzeniami tymi, które nawiedziły nas powodziowe, proszę o kontakt z tym numerem i nasi pracownicy zaopiekują się tymi osobami i udzielą pomocy.